Brief beschäftigen. Ciebie się zająć teraz fragmenty z Rzymian. Z listu do Rzymian. Aus Römer 8 lesen wir für den ersten Vortrag ab Vers 18 bis Vers 28. Dla pierwszego rozważania, czyli do pierwszej godziny przeczytajmy z Rzymian 8, od wersetu 18 do bis Vers 28. Do 28. Ja. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane w nikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się czegoś z tego, co nie widzi? Przepraszam. Jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Genau. Bevor wir auf die Verse eingehen, ist es vielleicht gut, den Zusammenhang herzustellen. Zanim przejdziemy do tych wersetów rozważania, to chcielibyśmy spojrzeć na kontekst tego fragmentu. Der Römerbrief teilt sich in drei Abschnitte. List do Rzymian dzieli się na trzy fragmenty. Die ersten acht Kapitel. Pierwsze osiem rozdziałów. Kapitel 9 bis 11. Później na 9 do 11 rozdziału. Und Kapitel 12 bis 16. I rozdział 12 do 16. In den ersten acht Kapiteln, wo wir jetzt den Schluss gelesen oder den Schluss heute ein wenig anschauen. Wir schauen den Schluss von dem ersten Teil an des Römerbriefes. I teraz oglądamy tą końcówkę z tej pierwszej części, z tego naszego podziału, czyli w ósmym rozdziale. Und der erste Teil ist wie ein Traktat. Czyli ta pierwsza część tego listu do Rzymian jest jak traktat. Jetzt können wir natürlich fragen, was braucht ein Gläubiger, warum braucht ein Gläubiger ein Traktat? I teraz możemy zapytać, dlaczego wierzący potrzebowałby traktatu. Ich dachte, ein Traktat wäre für Ungläubige. Ja zawsze myślałem, że traktat powinien być dla niewierzącego. Aber der Römerbrief in den ersten acht Kapiteln erklärt, was bei unserer neuen Geburt passiert ist. Ale list do Rzymian w tych pierwszych ośmiu rozdziałach wyjaśnia nam, co się wydarzyło podczas nowonarodzenia u nas. Wer von euch kann sich noch an seine leibliche Geburt erinnern? Kto z was mógłby sobie przypomnieć o waszym cielesnym narodzeniu, czyli z mamy? Ich glaube nur die Mama. I ja myślę, że tylko mama mogła sobie to przypominać. Aber was bei der leiblichen Geburt alles passiert ist, versteht man auch erst später. Ale to, co się wydarzyło przy tym cielesnym narodzeniu, można to zrozumieć dopiero później. Und so ist es auch im Glauben. I tak też jest z wiarą. Was bei der neuen Geburt alles passiert ist, versteht man auch erst später. Co z tym nowonarodzeniem się wydarzyło, dopiero zaczynamy rozumieć później. Die ersten fünf Kapitel zeigen uns das Problem der Sünden. I pierwsze pięć rozdziałów pokazuje nam problem grzechów.
ab Kapitel 5, Vers 12 bis Ende von Kapitel 8. Od rozdziału 5, 12 wersetu do końca rozdziału 8. Geht es noch einen Schritt weiter. I idzie to dalej, o jeden krok dalej. Da geht es nicht nur um die Sünden. I to nie, wtedy nie chodzi o tylko grzechy. Sondern um das, um die Wurzel, woher es kommt, um die Sünde. I teraz w tym następnym fragmencie chodzi o korzeń grzechu, czyli o grzech. Habt ihr im Garten einen Obstbaum? Czy macie jakieś drzewo owocowe w ogrodzie? Was für einen Obstbaum? Jakie drzewo owocowe? Habt ihr einen? Ein Apfelbaum. Czyli Robert ma drzewo jabłkowe. Warum gibt es an einem Apfelbaum Äpfel? Dlaczego na jabłoni znajdują się jabłka? Weil er ein Apfelbaum ist. Dlatego, bo jest to jabłoń. Also, nicht die Äpfel sind der Grund für den Apfelbaum. Nie, jabłka są powodem tego, że istnieje jabłoń. Sondern weil er ein Apfelbaum ist, kommen Äpfel daran. Ale dlatego, że jabłoń jest jabłonią, stąd też pochodzą, tworzą się owoce, które są jabłka. Warum sündigen wir? Dlaczego grzeszymy? Weil wir Sünder sind. Dlatego wy jesteśmy grzesznikami. Und für das Problem der Sünden i z powodu tego problemu, für die Taten, z powodu grzechów steht das Blut des Herrn Jesus. Z powodu grzechów mamy też do dyspozycji jest krew Pana Jezusa. Bis Kapitel 5, Vers 11 steht sehr oft von dem Blut des Herrn Jesus. Bis Kapitel 5, Vers 11 do rozdziału 5, wiersza 11. Ab Kapitel 5, Vers 12 lesen wir immer von dem Tod des Herrn Jesus. Ich habe Probleme mit Zahlen, weißt du? Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja, okay. Kannst du nochmal die Kapitel 11, bis dann haben wir bis Kapitel 5, Vers 11 do 5, 11 mamy immer das Blut des Herrn Jesus. Mamy krew Pana Jezusa. Und ab Kapitel 5, Vers 12 od rozdziału 5, 12 wersetu immer von dem Tod des Herrn Jesus. Mamy opisywaną śmierć Pana Jezusa. Der Tod ist das Urteil Gottes über das Prinzip der Sünde. I śmierć jest Bożym sądem z powodu zasady nad zasadą grzechu. Und das Ergebnis ist in Kapitel 8, Vers 1, wir haben jetzt keine Verdammnis mehr. I tym wynikiem w rozdziale 8, wierszu 1 mamy napisane, że nie ma więcej dla nas jest napisane potępienia. Warum? Weil wir in der Person des Herrn Jesus gesehen werden. Dlaczego? Bo jesteśmy widziani w osobie Pana Jezusa. Ein wunderbarer Zustand. Wspaniały stan. Aber wenn wir jetzt zu Vers 18 kommen, ale jeżeli przejdziemy teraz do wersetu 18, dann sehen wir, dass der Gläubige ein großes Problem hat. To widzimy, że wierzący ma wielki problem. Wir sind durch den Heiligen Geist mit dem Himmel verbunden. My jesteśmy połączeni przez Ducha Świętego z niebem. Aber unser Körper, ale nasze ciało ist noch in der Schöpfung. Jest jeszcze w tym stworzeniu na ziemi. Vielleicht die jungen Leute haben noch nicht so das Problem. Być może młodzi ludzie jeszcze tego problemu nie mają. Aber wenn ich die älteren Leute anspreche, dann wissen sie genau, was das bedeutet, auf dieser Erde einen hinfälligen Körper zu haben. Ale jeżeli porozmawiam ze starszymi osobami, to oni od razu będą wiedzieli, co to znaczy mieć to ciało, które pełne upadków jest. Wir haben ein sehr schönes Lied gesungen. Śpiewaliśmy bardzo piękną pieśń. Aber wenn man starke Rückenschmerzen hat oder Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen, ale jeżeli ktoś ma wielkie bóle kręgosłupa, czy zębów, czy głowy, dann kann man das Lied nicht mit großer Freude singen.
to nie mógłby śpiewać tej pieśni z wielką radością. Und dieses Problem besteht, solange wir noch hier auf der Erde sind. I ten problem będzie trwa, dopóki jesteśmy na tej ziemi. Und der Apostel Paulus spricht jetzt in Vers 18. I apostoł Paweł mówi teraz w wersecie 18. Einen Vergleich aus. Mówi takie porównanie. Te całe porównanie. Man könnte es vergleichen mit einer Waage. Można by to było porównać z wagą. I auf der einen Seite sind die Leiden von der jetzigen Zeit. Na jednej szalce wagi są cierpienia tego teraźniejszego czasu. Auf der anderen Seite ist das Gewicht der zukünftigen Herrlichkeit. A z drugiej, na drugiej stronie tej twojej wagi, czyli na tej drugiej szalce, są, jest ta waga tych wspaniałości czasu, w którym będziemy uwielbieni. Und die Entscheidung von Paulus ist persönlich. I teraz decyzja, tą decyzję, którą Paweł podejmuje osobiście. Ich halte dafür, ja stoję za tym, dass die Schale der Herrlichkeit, że ta szalka tej wspaniałości, która nas oczekuje, mehr Gewicht hat. Ona ma dużo większą wagę. Warum sagt er nur ich? Dlaczego mówi on tylko osobiście? In Vers 28 lesen wir gleich, wir wissen aber. A w 28 wersecie czytamy, ale my wiemy, że to. Wenn Paulus eine persönliche Erfahrung schildert, ale kiedy Paweł wyraża nam taką osobiste doświadczenie, przekazuje nam, dann wünscht er, wir sagen es auch. To cieszyłby się z tego i życzy sobie tego, żebyśmy mogli też to powiedzieć. Aber er legt es uns nicht auf, sondern er wünscht, dass wir selber zu dem Schluss kommen. Ale on tego nam nie narzuca w ten sposób, że mówi łącznie z nami, tylko chcę, żebyśmy do tego wniosku sami doszli i sami to powiedzieli i wyrazili. Und dieser Entschluss wird nicht immer gleich sein in unserem Leben. I ten wniosek, który możemy wyciągnąć, nie będzie taki sam za każdym razem w naszym życiu. Weil es gibt Schwierigkeiten in unserem Leben, die müssen wir erst einmal unter die Füße bekommen, also wir müssen erst einmal lernen, damit umzugehen. Ale są, bo przecież w życiu są trudności, którymi musimy najpierw nauczyć się obchodzić, przeżyć, żebyśmy mogli z nimi później właśnie kroczyć. Wie ist das überhaupt gekommen, dass die Schöpfung so in Schwierigkeiten gekommen ist? Jak do tego doszło, że stworzenie wkroczyło w te trudności i problemy? Das erklärt in Vers 19 und 20. To wyjaśnia w wersecie 19 i 20. Die Schöpfung wartet. Stworzenie oczekuje. Die Schöpfung wird jetzt plötzlich wie eine Person gesehen. I tutaj w pewnym sensie widzimy to stworzenie jako jedną osobę, spersonifikowaną. Das ist oft in Gottes Wort der Fall. Taki zabieg często obserwujemy w Słowie Bożym. Zum Beispiel wird in Philippa 1 das Evangelium personifiziert. Na przykład w liście do Filipian, pierwszym rozdziale, Ewangelia zostaje spersonifikowana. Wir leiden mit dem Evangelium. My cierpimy razem z Ewangelią. Das Evangelium hat kein Gefühl. Przecież Ewangelia nie ma uczuć. Aber es wird personifiziert. Ale Ewangelia zostaje spersonifikowana, przyrównana do osoby. In 1. Korinther 15 wird der Tod personifiziert. 1. Korinther 15 rozdziale zostaje śmierć spersonifikowana. In 1. Korinther 13 die Liebe. 1. Korinther 13 miłość. Hier die Schöpfung. A tutaj stworzenie. Also das Wort Gottes tut so, als wäre die Schöpfung eine Person. Więc tutaj Słowo Boże przedstawia nam tak, jakby to stworzenie było osobą. Aber es geht hier um die nicht intelligente Schöpfung.
Ale chodzi tu o nieinteligentne stworzenie. Jeder Mensch ist vor Gott verantwortlich. Gdyż każdy człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem. Aber was können die Tiere dafür? Ale co mogą z tym zrobić zwierzęta? Was können die Pflanzen dafür? Co mają do tego rośliny, zwierzęta? Habt ihr auch schon mal nachts plötzlich ein tierisches Geschrei gehört? Czy słyszeliście w nocy kiedyś krzyk zwierzęcia? Weil zum Beispiel zwei Katzen sich oder andere Tiere verletzt haben, getötet haben. Na przykład, kiedy jakieś koty się podrapały i pokaleczyły, czy jakieś zwierzę zagryzło inne. Wir haben über die Arbeit gesprochen. My rozmawialiśmy o pracy. Ein Frost. Mróz. Und die ganze Ernte ist kaputt. Jeżeli przyjdzie mróz na pole w nieodpowiednim czasie, to cała plantacja może być zniszczona, plony wszystkie mogą być zniszczone. Das alles ist Folge des Sündenfalls. I to jest też pewien wynik upadku grzechu. Wir sehen etwas, wie schrecklich die Sünde in Gottes Augen sein muss, wenn die Schöpfung schon so leidet. Musimy tutaj, możemy zauważyć tutaj, jak straszny i ohydny musi być grzech w Bożych oczach, że tak mocno musi to stworzenie nawet cierpieć. Aber das Wunderbare ist jetzt, ale co wspaniałego tutaj możemy zauważyć, es gibt auf dieser Erde einmal 1000 Jahre eine befreite Schöpfung. Że na tej ziemi będzie 1000 lat, kiedy stworzenie zostanie, będzie uwolnione od tego ciężaru grzechu. Gibt es genug gas oder öl auf der Erde? Czy mamy na tej ziemi wystarczająco gazu, czy na przykład nafty, ropy naftowej? Die Eisberge schmilzen, oh wie gefährlich. Wszyscy mówią, że jak niebezpieczne to jest, że lodowce zaczynają topnieć. Das Ozonloch wird immer größer. Że dziura ozonowa staje się coraz większa. Es ist wahr. To prawda. Aber es ist nicht unsere Sorge. To jest prawdą, ale to nie jest naszym zmartwieniem, nie powinno być naszym zmartwieniem. Wir wissen, dass es einmal eine befreite Schöpfung gibt. I wiemy o tym, że będzie na tej ziemi uwolnione stworzenie. Wyzwolone. Die Schöpfung wird frei von den Folgen der Sünde. Że stworzenie zostanie wyzwolone z następstw grzechu. Und zwar durch die Einführung der Söhne Gottes. I przez wprowadzenie Syna Bożego. Das haben wir am Ende von Vers 19 gelesen. I to mogliśmy przeczytać na Söhne Gottes, also Synów Bożych. I to mogliśmy przeczytać w 19 wersecie na końcu. Z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Wir sehen dann weiter. Wir wollen jetzt besonders zu Vers 23 kommen, aber nur ein Zwischensatz noch. Chcieliśmy przejść do 23 wersetu, ale jeszcze przed tym coś pomiędzy dodamy. Weil zuerst finden wir bis Vers 22 den Zustand der Schöpfung. Gdyż do 22 wersetu znajdujemy opis stanu stworzenia. In Vers 23 bis 25, w wersecie 23 do 25, den Zustand der Erben. Możemy zobaczyć stan dziedzictwa. Es ist etwas sehr, sehr etwas Herrliches zu sehen. To jest wspaniałe, żeby to zobaczyć. Zauważyć. Der Mensch hat durch den Sündenfall, że człowiek przez upadek w grzech, die Schöpfung in Probleme gebracht. Wprowadził stworzenie problemy. Aber der Mensch wird einmal unter der Führung des Herrn Jesus, ale człowiek przez prowadzenie Pana Jezusa, die Schöpfung wieder frei machen. Będzie uwolni to stworzenie, czyli wyzwoli to stworzenie. Das wird uns besonders in Vers 21 und 22
geschildert. I to możemy tak zobaczyć w tym wersecie 22 i 23. Dann sind wir die Kinder Gottes, Ende Vers 21. I tutaj na koniec 21 rozdziału widzimy, my jako dzieci Boże zur Freiheit der Herrlichkeit geführt worden. Będziemy poprowadzeni ku chwalebnej wolności. So sind wir noch nicht jetzt. My jeszcze nie jesteśmy w takim stanie teraz. Wir sind mitten auf der Erde. My jesteśmy po środku tej ziemi. Und da ist alles der Nichtigkeit unterworfen. I jest wszystko poddane temu zniszczeniu, temu upadkowi. Es bleibt nicht so, wie es ist. Nic nie pozostaje takie, jakie jest, jakie było. Wszystko się niszczy. Ein neues Fahrrad für die Kinder. Nowy rowerek dla dziecka. Geht schnell kaputt. Bardzo szybko się zepsuje. Ein neues Auto für den Mann. Nowe auto dla męża. Hat sofort Kratzer. Chwilę ma rysy na lakierze. Und so weiter. I tak dalej. Das ist nicht für unser Herz wichtig. To nie jest ważne hoffe dla ich. Nie powinno być ważne dla naszych serc, tak mam nadzieję. Aber das ist die Realität, in der wir leben. Ale to jest rzeczywistość, w której żyjemy. Wenn meine Frau sich das Hochzeitsfoto von uns noch einmal anschaut, kiedy moja żona ogląda ze mną jeszcze raz zdjęcie z naszego ślubu, ist sie vielleicht erschrocken, wie alt ich geworden bin. Być może jest bardzo zaszokowana, jak bardzo się postarzałem. Das ist die Realität. To jest rzeczywistość. Und für den Menschen ist das, der ungläubig ist, schrecklich. I dla człowieka, który jest niewierzący, jest to przerażające. Deswegen gibt es sehr viele Wellnessmöglichkeiten. I dlatego też jest wiele takich kursów, czy tam odmłodzenia, wellness, czy spa i tak dalej. Sie wollen immer älter werden. Oni się stają coraz starsi. Sie wollen das jetzt konservieren. I chcą zakonserwować się w tym swoim dzisiaj, w tym stanie dzisiejszym, jakim są. Und es ist eine große Frage, was unser Ziel im Leben ist. I teraz jest wielkie pytanie do nas, jakim celem jest nasze, jaki cel jest nasz? Es geht nicht darum, dass wir absichtlich unseren Körper ruinieren. To nie chodzi o to, abyśmy z namysłem nasze ciała niszczyli. Es ist nicht gesund, wenn wir nur bei McDonald's essen. To nie jest zdrowe, kiedy jemy tylko w McDonald'sie. Oder nur Cola trinken. Albo będziemy tylko pili Cola. Und so weiter. I tak dalej. Aber unser Herz hängt nicht an hier. Ale nasze serce nie powinno być zawieszone w tym, w tej codzienności dzisiejszej i być tylko do tego przywiązane. Sondern, und das ist jetzt ab Vers 23. I teraz 23 werset. In Vers 23 sehen wir, w wersecie 23 widzimy, dass wir auch selbst seufzen. Że sami wzdychamy. Das ist wahr, weil wir in dieser Schöpfung sind. To jest prawdą, gdyż jesteśmy w tym upadłym stworzeniu. Wenn Montagmorgen der Wecker für die Schule klingelt, kiedy rano w poniedziałek dzwoni budzik do szkoły, oder für die Frühschicht, albo to na rankę, dann springt man nicht mit einem Jubelschrei aus dem Bett. To wtedy nie wyskakuje z radości, z krzykiem radości z łóżka. Oder es gibt viele andere Beispiele. I też mamy wiele przykładów innych. Wenn die Mutter 6 Maschinen Wäsche waschen muss, ist das nicht ein Halleluja. I kiedy mama ma 6 pralek prania do wyprania, to nie jest jakiś okrzyk Halleluja. Das ist Realität. To jest rzeczywistość. Aber. Ale. Jetzt erwarten wir im Seufzen etwas. Ale. W tym dzisiejszym wzdychaniu oczekujemy czegoś. Und ich hoffe, dass wir mehr in diesem Erwarten leben. Ale i mam nadzieję, że powinniśmy więcej żyć i skupiać się na tym oczekiwaniu. Wir warten, erwarten was? My oczekujemy czegoś? Die Sohnschaft.
Synostwa. Oczekujemy synostwa. Das verstehe ich nicht. Nie rozumiem tego. Es stand doch gerade da in unserem Text, dass wir schauen einmal in Vers 14. Zobaczmy w wersecie 14. Diese sind Söhne Gottes. Vers 14 am Ende. Ja, jest dziećmi prowadzi, są dziećmi Bożymi. A powinno być synami. Sind wir Söhne Gottes? Oh, ja, stimmt, ihr habt Sohn nicht als Wort, ne? Ja. My jesteśmy synami Bożymi. Czy to się zgadza? Und hier steht in Vers 23, wir warten auf die Sohnschaft. A w 23 wersecie jest napisane, że czekamy na synostwo. Ja. Sind wir Söhne Gottes oder wir warten darauf? Czy jesteśmy synami Bożymi, czy czekamy na to? Jesteśmy, czekamy. Das Wort Gottes ist natürlich ohne Fehler. A przecież Słowo Boże nie ma błędu. Es geht darum. Więc chodzi o to. Nach Seele und Geist sind wir schon Söhne Gottes. Według Ducha i Duszy jesteśmy już synami Bożymi. Aber weil die Erlösung unseres Leibes noch fehlt, ale że odkupienie naszych ciał jeszcze brakuje odkupienia naszych ciał, können wir die Sohnschaft noch nicht voll genießen. Dlatego też nie możemy jeszcze tak w pełni doświadczyć tego synostwa w ciele naszym. Erst wenn wir frei sind von dieser Schöpfung und von dem Leib dieser Schöpfung, ale dopiero wtedy, kiedy będziemy wolni od tego ciała, tego stworzenia, to können wir die Sohnschaft voll genießen. To będziemy mogli to synostwo w pełni doświadczyć. Davon spricht jetzt weiter in Vers 24. I o tym mówi dalej o wersecie 24. Wir haben jetzt schon gesehen, wir seufzen. Widzieliśmy już, że wzdychamy. Wir erwarten. Oczekujemy. Als drittes, wir hoffen. A jako trzecie, mamy nadzieję. Aber nicht eine Hoffnung von dieser Welt. Ale nie mamy nadziei takiej z tego świata. Sondern mit einer festen Überzeugung. Ale z pełnym przeświadczeniem tego, na co czekamy. Denn eine Hoffnung in Gottes Wort ist nicht mit Unsicherheit gekennzeichnet. Gdyż nadzieja w Słowie Bożym nie jest z niepewnością powiązana w Słowie Bożym. Aber wir sehen nichts davon. Ale my przecież nie widzimy nic tego. Und hier sagt das Wort Gottes, es ist klar, wenn man es schon sieht, dann braucht man nicht mehr hoffen. A przecież Słowo Boże mówi, jeżeli widzimy, to już nie potrzeba na coś mieć nadzieję, czy na coś oczekiwać. Das ist für die Kinder auch sehr einfach. Dla dzieci to jest bardzo proste. Hast du schon einmal vor dem Geburtstag, czy widziałaś przed swoimi urodzinami, aus Versehen ein Geschenk gesehen, was du an deinem Geburtstag erst bekommst? Czy widzieliście jako dzieci już przed swoimi urodzinami, przez pomyłkę czy niechcący, swój prezent, który mieliście otrzymać dopiero w dzień urodzin? Dann brauche ich nicht mehr sagen, ich hoffe, ich bekomme zum Geburtstag ein neues Fahrrad, wenn ich es schon gesehen habe. I wtedy nie potrzebuję mówić, że mam nadzieję, że otrzymam nowy rowerek na urodziny, jeżeli go już widziałem. Und so sehen wir auch nichts. I dlatego też tutaj my też nic nie widzimy. Das ist das Typische für eine Hoffnung. To jest typowe dla nadziei. Mit dem großen Unterschied zum Geburtstag. Z dużą różnicą odnośnie urodzin. Was Gott verheißen hat, ist auch absolut sicher. Że jeżeli Bóg coś obiecał, to jest to pełni pewne. Aber was ist das Ergebnis von dieser wunderbaren Hoffnung? Ale jaki jest efekt tego... Jaki jest efekt tego, tej wspaniałej nadziei? Wir harren aus. Wir warten mit ausharren. Also... Oczekuję z wytrwaniem. Also, wir seufzen.
My wzdychamy. Wir erwarten die Sohnschaft. My oczekujemy synostwa. Das ist unsere Hoffnung. To jest nasze nadzieja. Und jetzt gehen wir nicht durch diese Welt mit einem Gesicht, als wenn es nur regnet draußen. I nie idziemy przez tą ziemię, przez ten świat, jakby cały czas miało padać, z takim wyrazem twarzy. Sondern mit einem hausharrenden Weg, den wir gehen. Ale idziemy z takim wytrwaniem, tą drogą, którą idziemy. Das ist nicht leicht. To nie jest proste. Wir wissen alle, wie schwer es ist, in einer schweren Situation auszuharren. My wiemy, jak jest ciężko, w jakiejś ciężkiej sytuacji, trudnej sytuacji, wytrwać. Ich möchte jetzt Gott vorstellen. Chciałbym wam przedstawić Boga. Und zwar in Kapitel 15. W 15 rozdziale. Kapitel 15, Vers 5 sehen wir Gott als Gott des Ausharrens. I w rozdziale 15, wierszu pierwszym widzimy Boga wytrwania czy cierpliwości. Und in Kapitel 15, Vers 13 sehen wir Gott als den Gott der Hoffnung. A w rozdziale 15, w wersecie 13 widzimy Boga nadziei. Mit wem sind wir verbunden? Z kim jesteśmy połączeni? Wir hoffen, wir harren aus. My mamy nadzieję, że wytrwamy. Und sind verbunden mit dem Gott des Ausharrens und der Gott, dem Gott der Hoffnung. I jesteśmy połączeni z Bogiem wytrwałości, cierpliwości i nadziei. Aber damit noch nicht genug. Ale to jest jeszcze nie koniec. In Vers 26, wersecie 26, kommen wir jetzt zu einem wunderbaren Hilfsmittel. Przechodzimy do takiego środka pomocniczego, wspaniałego środka pomocy dla nas. Dabei müssen wir sagen, Hilfsmittel ist fast zu schwach ausgedrückt. I jakby tak powiedzieć, środek pomocniczy jest słabym określeniem. Środek pomocniczy jest słabym określeniem. Denn wir sprechen über eine göttliche Person. Gdyż mówimy tutaj o Bożej osobie. Den Geist Gottes. O Duchu Świętym. Der Heilige Geist, Duch Święty, ist uns gegeben worden, został nam podarowany, und hilft uns in unserer Schwachheit. I pomaga nam w naszych słabościach. Das ist jetzt eine wunderbare Tatsache. I to jest coś wspaniałego. Jetzt heißt es nämlich in Vers 26, wir wissen nicht. Ale możemy przeczytać w wersecie 26, my nie wiemy. Einmal, was wir bitten sollen. O co mamy się modlić? Und auf welche Art und Weise, wie wir bitten sollen. I w jaki sposób mamy, w jakim usposobieniu, czy w jaki sposób mamy się też modlić. Bist du durch eine Prüfung durchgefallen? Czy kiedyś na jakimś teście nie zdałeś? Hast du eine schwere Erkrankung vom Arzt gesagt bekommen? Czy usłyszałeś kiedyś na wizycie u lekarza jakąś diagnozę ciężkiej choroby? Weißt du, was jetzt richtig für dich ist? Czy wiesz, co w tym momencie dla ciebie jest prawidłowe, dobre? Weißt du, wie du sagen sollst, was du empfindest? Wiesz, jak masz to wyrazić, czy powiedzieć, co ty teraz odczuwasz? Müssen wir nicht oft sagen nein? Czy nie mamy tak, że musimy często powiedzieć, że nie? Nie wiemy. Und wir wollen nicht nur an uns persönlich denken. Nie chcemy też tylko o nas samych osobiście myśleć. Sondern vielleicht an unseren Ehepartner. Ale pomyślmy też o naszym mężu czy żonie. An unsere Eltern. O naszych rodzicach. An unsere Mitgeschwister an einem Ort. O naszych współwierzących na jakimś miejscu. Nehmen wir an, wir hören nächste Woche. Powiedzmy, że w przyszłym tygodniu usłyszymy. Ein Bruder oder eine Schwester hier aus Bogatynia. Es wurde Krebs festgestellt.
że jakaś siostra czy brat w bogatyni będzie miała zdiagnozowanego raka. Was jetzt? Co teraz? Was sollen wir sagen? Co teraz możemy powiedzieć? Wie ist die Art und Weise unseres Gebetes? Jaki jest sposób, jakie jest usposobienie naszych modlitw? Es kann sein, Gott möchte sich verherrlichen durch ein Wunder der Heilung. Być może, że Bóg chciałby się uwielbić tym, że zrobi cud i tego tą osobę uzdrowi. Es kann auch sein, es gibt keine Heilung. Ale może być też tak, że nie będzie żadnego uzdrowienia. Und es kann auch sein, dass wir so, ich sage einmal, ergriffen in Schwierigkeiten sind. Ale może być też tak, że będziemy tak powiązani z tych, tak obciążeni tymi trudnościami. Wir können überhaupt nicht mehr beten. Że nie będziemy mogli już, nie będziemy potrafili się modlić. Aber da gibt es eine göttliche Person. Ale do tego też jest ta osoba Boża. Der Heilige Geist, Duch Święty. Ich darf einmal sagen, übersetzt. I ten Duch Święty w pewnym sensie można tak ująć, że przetłumacza, tłumaczy. Das, was wir im Moment nicht wirklich sagen können. To, co my w tym momencie nie potrafimy wyrazić, powiedzieć. Warum? I dlaczego? Weil es eine göttliche Person ist. On jest osobą boską. Weiß sie, was für Gott angenehm ist. I wie, co jest przyjemne i dobre dla Boga. Denken wir dankbar an die Gabe des Heiligen Geistes für uns? Czy myślimy o z wdzięcznością o darach Ducha Świętego dla nas? Wir wissen nicht, steht in Vers 8, 26. W 26. wersecie jest napisane: my nie wiemy. Aber der Geist verwendet sich für uns. Ale, wiecie was? Vers 26 am Ende. Ale Duch wstawia się za nami. In unseren unaussprechlichen Seufzern. W niewyspowionych westchnieniach naszych. Wir werden gleich noch sehen, dass nicht nur der Heilige Geist in uns sich für uns verwendet. I będziemy mogli też zaraz zauważyć, że Duch Święty nie tylko w nas samych się wstawia za nami. Also eine göttliche Person wohnt in uns. Więc ta boska osoba, która mieszka w nas. Sondern, ale der Herr Jesus, der Sohn Gottes, ale Pan Jezus, ten Syn Boży, aber Mensch geworden, który stał się człowiekiem, verwendet sich im Himmel für uns. On stawia się za nami w niebie. Vers 34. I to jest werset 34. Willst du ausharren? Czy wytrwasz? Czy chcesz wytrwać? Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben. Bóg dał ci Ducha Świętego. Und der Herr Jesus ist im Himmel und will sich für dich verwenden. A Pan Jezus jest w niebie i On chce się stawiać za tobą. Das soll uns neuen Mut, neue Kraft geben, auszuharren. I to powinno nam dać nową siłę, nową odwagę do tego, aby wytrwać. In Vers 27 kommen wir jetzt vom Heiligen Geist zu Gott selbst. I teraz w wersecie 27 przechodzimy z Ducha Świętego do Boga samego. Es beginnt damit, dass gesagt ist, der aber die Herzen erforscht. I zaczyna się to tak, że jest napisane, a ten, który bada serca. Gott kennt dein und mein Herz. Bóg zna moje, twoje serce. Vielleicht kennst du auch das Herz deiner Ehefrau oder deines Ehemannes schon gut. Być może jest tak, że znasz serce swojej żony, swojego męża całkiem dobrze już. Der Jesus möchte die Herzen mehr und mehr verbinden. Bo Pan Jezus też chce, żeby te serca coraz bardziej się łączyły ze sobą. Vielleicht kann die Mutter besonders das Herz ihrer Kinder verstehen. Być może mama tak w szczególny sposób poznała, czy zna serce swojego dziecka. Aber jetzt haben wir etwas viel höheres. Ale w tym fragmencie mamy coś o wiele wyższego. Gott kennt mein Herz durch und durch.
gdyż Bóg zna moje serce z każdej strony. Wir müssen jetzt Psalm 139 lesen. Musieliśmy teraz przeczytać Psalm 139. Ich habe noch nichts gesagt, sagt der Psalmist, aber Gott weiß es schon ganz. Gdyż psalmista w tym psalmie mówi, ja jeszcze tego całkiem nie wypowiedziałem, a Bóg zna całe... już zna całą myśl. Und Gott kennt nicht nur unsere Herzen, a Bóg nie zna tylko naszego serca, sondern er kennt auch den Heiligen Geist. Ale on też zna Ducha Świętego. Und hier finden wir jetzt wieder das Was und das Wie. I tu w tym fragmencie znowu znajdujemy to jak i co. Wir wissen Vers 26 nicht was. W wersecie 26 nie wiemy co. O co? Aber Gott weiß, was der Sinn des Geistes ist, Vers 27. Ale Bóg wie, jaki jest zamysł Ducha. Wir wissen nicht, wie es sich gebührt, Vers 26. My nie wiemy, jak się należy. Aber der Heilige Geist verwendet sich gottgemäß. Vers 27. Ale Duch Święty się wstawia zgodnie z myślą Bożą. Czyli nie wiemy, jak należy, a tutaj w 27 wersecie, że Duch Święty się zgodnie z myślą Bożą stawia. Ich versuche das an einem einfachen Beispiel zu erklären. I teraz chciałbym to na prostszym przykładzie wyjaśnić. Stellt euch einmal vor, wyobraźcie sobie, du wirst beim Präsidenten von Polen zum Mittagessen eingeladen. Że zostałbyś zaproszony przez prezydenta Polski na obiad. Weißt du, wie man sich da verhält? Czy wiesz, jak masz się wtedy tam zachować? Weißt du, was es für Sitten gibt? Wiesz, jakie Sitten sitzen? Also wie man sich verhalten muss, wie man... Jakie formalności wobec zachowania są konieczne? Vielleicht gibt es dann eine Person, die hilft dir, dass du dich an diesem Tag richtig verhältst. Ale być może będzie ktoś, który tobie pomoże w tym dniu, który by ci naprowadził i pouczył, w jaki sposób masz się zachować w tym dniu. Wie muss man das Glas anfassen? Jak powinieneś złapać szklankę? Welches Besteck nimmt man zuerst? Jakie sztuczce bierze się po prostu jako pierwsze? Wann darf man sich hinsetzen? Wann darf man... Und vieles mehr. Jak można, kiedy mogę usiąść i tak dalej. Aber jetzt geht es nicht um den Präsidenten von Polen. Ale tu nie chodzi teraz o jakiegoś prezydenta Polski. Sondern um Gott. Ale chodzi o Boga. Und wir sind Menschen. A my przecież jesteśmy ludźmi. Aber der Geist Gottes, ale Duch Święty, ist gegeben worden, um uns zu helfen, dass wir uns richtig verhalten. Ale on jest dany po to, abyśmy nas pouczyć, jak mamy się zachować, godnie się zachować. Jetzt kommen wir zu Vers 28. I teraz przejdźmy do wersetu 28. Und er beginnt damit, dass dort steht, wir wissen. I on zaczyna od tego, że mówi, a my wiemy. Wenn das im Neuen Testament steht, kiedy ta wypowiedź jest w Nowym Testamencie, ist es eine Sache, die für alle Gläubigen wahr ist. To jest wtedy sprawa, którą wszyscy wierzący wiedzą. Ihr müsst einmal euch Zeit nehmen und diese Stelle nachlesen. Musicie kiedyś sobie znaleźć czas na to, aby te fragmenty przeczytać. Es gibt viele solcher Stellen. Gdyż jest wiele takich fragmentów, które się tak zaczynają. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen. Ich nicht, um teraz do tego przejść. Aber es gibt Sicherheit für das Glaubensleben. Ale to jest taka zabezpieczenie dla naszego życia wiary. Was wissen wir? Więc co wiemy? Dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Wiemy to, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. Weißt du das? Wiesz to? Es bedeutet eben nicht, to
to nie znaczy, dass wenn eine Schwierigkeit in mein Leben tritt, że to nie znaczy, że jeżeli Bóg współdziała ku dobremu, że kiedy problemy w moje życie wkroczą. Nehmen wir noch einmal das Beispiel, ich bekomme Krebs. Weźmy jeszcze raz ten przykład, że miałbym zdiagnozowanego raka. Dann sage ich nicht wunderbar, es ist sehr gut für mich. To nie powiem wtedy wspaniale, super dla mnie. Es ist eine Schwierigkeit. To jest problem, to jest trudność. Hier geht es jetzt um die grundsätzliche Bedeutung von Problemen. Ale tu chodzi o to podstawowe znaczenie problemu. Gott möchte, wenn es uns normal geht, gdyż Bóg chce, kiedy nam dobrze idzie normalnie, diese Dinge erklären, Bóg chce nam te rzeczy wyjaśnić, damit wenn Schwierigkeiten kommen, wyjaśnić, po to, że kiedy przyjdą te trudności, wir sozusagen vorbereitet sind. Wtedy będziemy przygotowani. Und ich möchte das Leben mit einem Puzzle vergleichen. Chciałbym życie przerównać do puzzli. Und es ist sehr ärgerlich, wenn man ein Puzzle von 1000 Teilen hat. I to jest bardzo może takie ciężkie czy denerwujące, jeżeli mamy puzzle, które się składają z 1000 sztuk. Und es fehlen 3 Puzzleteile. I brakuje nam 3 puzzli. Ich denke nicht, wir würden dieses Puzzle an die Wand hängen. I wtedy, no, nie powiem, że te puzzle powieszy na ścianie. Jeden Tag, wenn man vorbeigeht, sieht man, ach, schade, 3 Teile fehlen. Wtedy, jakbyśmy powiesili je na ścianie, to będziemy widzieć, kiedy przechodzimy codziennie, o, szkoda, nam brakuje tych 3 puzzli. Und unser Leben ist auch wie ein Puzzle. I nasze życie jest też jak te puzzle. Und alles, was passiert, jedes Teil in unserem Leben, wszystko, co się wydarzy w naszym życiu, jedna, każdy ten puzzle, ta część w naszym życiu, chwila, ist nötig. Ona jest konieczna. Und wenn wir im Himmel angekommen sind, kiedy my będziemy w niebie, dann ist das puzzle fertig. To wtedy ta układanka z puzzli będzie pełna. Und Gott geht, ich darf einmal sagen, im Bild an uns vorbei. I wtedy Bóg tak w porównaniu można powiedzieć, będzie przechodził po nas. Und sieht, alle Teile sind da. I będzie widział, o, wszystkie puzzle są pełni kompletne. Und Gott muss nicht sagen, schade, 3 Teile fehlen. Bóg w porównaniu nie będzie mówił, o, szkoda, 3 puzzli brakuje. Und wir werden auch sehen, i my teraz wtedy też zobaczymy, dass alle puzzleteile nötig waren. Że te wszystkie części, te puzzle były konieczne. Und wir wissen auch bei einem Puzzle, dass es da verschiedene, dass wir zum Beispiel sortieren blau für den Himmel. I jak man, ktoś układa puzzle, to wiemy, że tam nie wszystkie puzzle są identyczne, tylko możemy posortować sobie na przykład niebieskie do nieba. Also ich stelle mir jetzt ein Landschaftsbild vor. Wyobraziłem teraz taki krajobraz. Dann gibt es vielleicht Berge. Może są jakieś góry. Ein See. Jeziorko. Bäume. Drzewa. Und nicht alles ist für uns gleich. I dla nas nie wszystko jest identyczne. Und so ist es auch in unserem Leben. I tak też w naszym życiu jest. Es gibt verschiedene Dinge. Że są różne rzeczy. Aber eines wissen wir. Ale jedno wiemy. Alles, was passiert, wszystko, co się wydarzy, darf, soll zum Guten mitwirken. Że ma, może współdziałać ku dobremu. Wollen wir das festhalten? Czy chcemy się tego trzymać? Przyjąć to? Noch einmal, das bedeutet nicht, dass es einfach ist. Jeszcze raz, to nie znaczy, że będzie łatwo, czy jest łatwo. Aber Gott möchte jetzt einfach einen Grundsatz zeigen. Ale Bóg chce nam przedstawić zasadę, którą mówi. Und diesen wollen wir mit allen Fasern unseres Lebens festhalten. To on chce nam przedstawić tą zasadę i chcemy też w
naszym życiu, w każdej chwili czy fazie naszego życia się tego trzymać. Und er sagt noch was in diesem Vers. I on jeszcze coś mówi w tym wersecie. Er sagt, dass denen, die Gott lieben, mówi, że wobec tych, których, którzy Boga miłują. Für wen ist das jetzt, dass alles zum Guten mitwirkt? Więc dla kogo to jest, że współdziała ku dobremu? Nur für die Gläubigen, die Gott lieben. Tylko dla tych wierzących, którzy miłują Boga? Nein. Nie. Für alle Gläubige. Dla wszystkich wierzących. Warum? Dlaczego? Weil im Ende des Verses heißt es, gdyż jest napisane na końcu tego wersetu, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Tych, którzy według postanowienia Jego są powołani. Und Gott ruft alle Kinder nach seinem Vorsatz. Więc Bóg powołuje swoje dzieci według swojego postanowienia. Also, es geht nicht darum, dass ich jetzt frage, liebe ich Gott genug? Więc nie chodzi o to, żebym teraz się pytał, czy ja kocham Boga wystarczająco? Dann wirkt auch alles zum Guten mit. I wtedy Bóg będzie działał i współdziałał u mnie ku dobremu. Sondern es wird hier uns gezeigt, dass es für ein Kind Gottes normal ist. Ale nam jest tutaj pokazane to, że dla dziecka Bożego jest to normalne, że dass es liebt. Że miłuje. Es ist das charakteristische Merkmal für einen Gläubigen. To jest charakterystyczna cecha, którą możemy zauważyć u wierzącego, że miłuje Boga. Einfaches Beispiel. Prosty przykład. Autos fahren. Auta jeżdżą. Nee, stimmt nicht. Schau auf den nächsten Schrottplatz. Nie, to nie prawda. Czy to się nie zgadza? Spójrz sobie na złom, pierwszy lepszy złom. So ist es leider auch, dass Kinder Gottes nicht immer gleich lieben. I tak też jest, że wierzące osoby nie zawsze tak samo miłują. Aber es geht nicht jetzt hier um unsere Praxis. Ale tu nie chodzi o praktyczne postępowanie w tym momencie. Praktykę tego bieżącego. Gott hat uns nach Vorsatz berufen. Gdyż Bóg nas powołał według postanowienia swego. Das ist die Ursache. I to jest ta... Der Grund. To jest to jego postanowienie jest tą przyczyną, tym gruntem. Und die Wirkung ist... I to działanie, później skutek tego jest taki, dass wir Gott lieben. Że my miłujemy Boga. Das ist sozusagen eine normale Entwicklung. I można to tak ująć, że to jest wtedy normalny rozwój tego, czy normalny przyczyna skutek. Und diesen Vorsatz Gottes, den wollen wir jetzt noch nicht näher anschauen. I to postanowienie Boże, nie chcemy teraz się temu mocniej przyglądać. Dieser Vorsatz wird in Vers 29 und 30 aufgenommen. To postanowienie jest w 29 und 30. Also, w 29 i 30 to postanowienie Boże jest dalej pokazane. Aber wollen wir jetzt mitnehmen? Ale chcielibyśmy z tego fragmentu zachować sobie to. Wir sind mit dem Himmel verbunden durch den Heiligen Geist. I zapamiętać, że my jesteśmy z niebem połączeni przez Ducha Świętego. Aber unser Leib ist noch in dieser Schöpfung. Ale nasze ciało jest jeszcze na tej ziemi. Die Schöpfung wartet darauf, dass einmal alles frei wird. Na tej ziemi jako stworzenie i to stworzenie oczekuje wyzwolenia, że kiedyś będzie wolne. Wir auch. I my też oczekujemy tego wyzwolenia. Aber es ist nicht unklar, ob es etwas werden wird. I to nie jest tak, że jest niepewne, że coś się wydarzy lub nie. Diese Hoffnung ist fest. Więc ta nadzieja, której oczekujemy, ona jest pewna. Deswegen harren wir aus. I dlatego też staramy się wytrwać. Der Heilige Geist hilft uns. I wtedy Duch Święty nam pomaga w tym. Und
Alles, was wir erleben, ist gut für uns. I też wszystko, co przeżywamy, jest dobre dla nas. Auch wenn wir es hier vielleicht noch nicht verstehen. Nawet wtedy, kiedy może dzisiaj jeszcze tego nie rozumiemy. Und deswegen möchte ich mir sagen, z tego też powodu chcę sobie powiedzieć, und euch auch damit, i też przy okazji wam, fragen wir nicht warum, czy pytamy może dlaczego, fragen wir auch nicht zu viel wozu, nie pytajmy może dlaczego, ani po co, sondern sagen wir einfach ja zu Gottes Weg. Ale po prostu powiedzmy tak na te wszystkie Boże drogi, które on nas prowadzi. Ich sage noch einmal, ich sage das mir zuerst. I powiem jeszcze raz, powiem jeszcze do mnie to. Ich weiß auch, solche Fragen kommen. Ja wiem, że takie pytania może przyjdą. Warum habe ich keine Kinder? Dlaczego nie mam dzieci? Warum bin ich unverheiratet? Dlaczego nie jestem w stanie małżeńskim? Warum bin ich krank? Dlaczego jestem chory? Warum bin ich arbeitslos? Dlaczego jestem bezrobotny? Aber wisst ihr, was diese Fragen bedeuten? Ale wiecie, co oznaczają te pytania? Sie gehen immer in uns und machen uns unglücklich. Und te pytania wchodzą w nas i czynią nas nieszczęśliwymi. Und Gott möchte gerne den Blick von uns weg. I Bóg chciałby to te spojrzenie, czy to, no, to spojrzenie usunąć z nas. Von uns weg auf Gott richten. Ach so. Ja. I to spojrzenie, które patrzymy na siebie i nas zasmucamy, sprowadzić i zwrócić na Boga. Ich möchte jetzt noch zwei Stellen lesen. Chciałbym teraz dwa fragmenty przeczytać. Aus dem Alten Testament. Ze Starego Testamentu, z Psalmów. Psalm 73, Vers 1. Psalm 37, pierwszy. 73. Gott ist Israel gut. 73, 1. Israel gut. W naszym tego nie ma, tylko dobry jest Bóg dla Izraela. Ja. Bóg jest dobry dla Izraela. Und Psalm 119 i 119 Psalm Vers 68 wiersz 66. Ja. Gott ist gut, du bist gut und tust Gutes. Boże, jesteś dobry i czynisz dobrze. Wollen wir das mit unseren Herzen festhalten? Czy chcemy się tego trzymać naszymi sercami? Letzter Vers, 5. Mose 32, Vers 4. Wir wissen, der Fels, vollkommen ist sein Tun und alle seine Wege sind recht. Ja, gerne. 5. Mose 32, Vers 4. To jest 5. Mojżeszowa 32, werset 4. Der Fels vollkommen ist. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawy. Er möchte uns dabei helfen. Niech On nam też w tym dopomoże. Dankeschön.